A więc witamy ponownie widzów na YouTube, którzy chcą to ogólnie oglądać, i idziemy na zębacze właśnie w tym momencie. Jakieś tam pewnie zostały paskudstwa, już jednego widzimy. Ale jesteśmy trochę osłabieni, także zażyjmy coś. Za wiele nam tego nie zostało do żarcia, niestety. A niech będą roślinki lecznicze. Zapiszmy. I huzia na juzia. Dobra. No i tak naprawdę chyba ich nie ma tu więcej. A tam jest jeszcze jeden, ale no chyba już się nie wlicza. W tych, których się boją. Aha, mogę ich teraz już skurować, w sensie pazury z nich zbierać. No to pozbierajmy. Zawsze to coś na sprzedaż. Tak, żeby też nie zostawię w spokoju. Dobra, tam jeszcze został jeden, ale te trupy też... Nic tu nie znajdę. Nic tu nie ma. No jak nie ma? Co, pazury już zgniły, no bez przesady. Coś tu jeszcze jest? Coś tu znajdziemy? O, niewiele. Dobra, wróćmy do zioma, pochwalmy się zatłuczeniem zębaczy. Pam, pam, pam. I co, boją się dalej? Twoich ludzi? Naprawdę chcesz wiedzieć? Są tak przerażeni, że w ogóle nie nadają się do pracy. Załatw jak... Gdzie te zębacze jeszcze zostały, panie? Pokaż mi zębacza. Wybiję te paskudstwa. A, tam jeszcze są, dobra. No to widzę. O panie, jeden? No dobra. To wytłuczmy jeszcze tego. O, dwa, trzy. No dobra, trochę ich tu jeszcze jest. Jeszcze wilczki. No to chodźcie. Z wilkami pójdzie szybko przynajmniej. Tum, tum, tum. Albo i nie. Dobra. Także odciągnijmy je pojedynczo. Tą ostatnią trójkę. No chodź tu, zębaczu, gdzie ty leziesz? No zdychaj, psie niewierne. Dobra. Jeszcze dwa. No, lepiej żebyśmy go zabili, zanim ten drugi podejdzie. Dobra. Timing niezły. O, jestem na jednego hita tak naprawdę, jak trafi krytycznym. Ale się udało.
Dobra, pazury pozbierane. Pilnowaliście czegoś ciekawego? Grzybów. No okej, niech będą grzyby. Teraz wszystko, co daje życie, jest na wagę złota. Może jeszcze tu coś będzie leżeć. Ale nie leży. Dobra, to wracajmy do szefa straży. Dobra, teraz ci już chyba nic nie będzie przeszkadzało, mam nadzieję. No, panie dzieju. Jak tam naprawdę chcesz wiedzieć? Przecież załatwiłem. Zębaczy już nie sprawią wam problemów. Dobra robota. Powinniśmy poradzić sobie z resztą tych bestii. Zasługujesz na nagrodę. Oto 100 sztuk złota, tak jak się umawialiśmy. Powiedz mi, ile rudy udało wam się wydobyć do tej pory? Coś mnie Twitch nie chce wpuścić. Że udało nam się wydobyć jedynie dwie skrzynie rudy. Z powodu ciągłych ataków poniosłem spore straty. Jeśli Garond przyśle mi więcej ludzi, będziemy mogli dalej wydobywać rudę. Rozumiem. Zawiadomię go. Dobrze. Reszta należy do ciebie. My postaramy... No dobra. Czyli tak. Następna jest... Dokładnie tam. A na końcu, dobra, to ogarnijmy tą ostatnią, a na końcu ogarnijmy Diego. I ta ostatnia jest tutaj. No, bardziej tam. To idźmy sobie tędy. W jaki sposób nie chcecie wpuścić Foxmatorza? Nie wiem. Co masz na myśli? Z Twitchem? Natomiast widzimy jakąś miksturę, czy tam inny mieszek. Dobra, jest ta wieża. To jest stara wieża Xardasa. Ciekawe, co w niej będzie. Oj, 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 bo ja mam tyle życia, że chyba nie chcę sprawdzać. No dobra, sprawdźmy tą wieżę. Dobra, szkielet jeden padł. Coś tu jest w ogóle, poza szkieletami goblinów? Zdecydowanie nie jest bezpiecznie. Nie, ta butelka. Wolałbym inną. Thank you.
Dobra, zobaczmy, co tam jest dalej. Ale jak będzie demon, to tak średnio. Bo już go słyszę. Więc nie wiem, czy chcę tam wchodzić. No, dwa. No to... Elo. Biegniemy tam przy innej okazji. Grzecznie poszukajmy tej ostatniej rudy. Gdzież ona jest? Pam, pam, pam. Stamtąd żeśmy przeszli. Nie no. No dobrze idziemy chyba teraz, mam nadzieję. Tą ścieżką przejdziemy na sam dół, to dojdziemy do tej czegoś, której szukamy, tak? Czy się wrócimy do tej pierwszej? Co gorsza. No to byłoby słabe. No. Jak nie miło. Może tędy. Ciekawe, co za łuk żeśmy znaleźli. A, nic specjalnego. Dobra, tam jest paskudztwo, którego nie pokonamy, bo to jest smoczy. W sensie ten ognisty jaszczur. Więc jak to puchnie i jak dmuchnie, to będzie z nami koniec. Także sobie zróbmy to w ten sposób. Oj, 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 oj. Ale chyba się wracamy. Jeszcze zginęliśmy, żeby było zabawniej. Myślałem, że z głębiej. Dobra, wyjdźmy stąd. Znaczy, przyszliśmy wtedy stamtąd chyba. Czyli... Nie no... Próbujemy tam dojść dobrze, ale... Jeszcze inaczej przejdziemy w takim razie. Tędy przybiegliśmy. Musimy wejść na górę. Tak czy siak. I kierujemy się do tej tam. To przejdziemy tamtędy. Dobra.
Tylko wyskocz, proszę. Ja ciebie. No, nie mów, że nie wyskoczysz. Trochę źle. Okej. I tak też jest, jak znalazł. Musimy wyleźć tu i się wrócić. Też chyba trochę za wysoko jesteśmy. Dobra, zbiegnijmy tamtędy. No chyba dobrze. Trochę naokoło, ale chyba dobrze. Tak myślę przynajmniej. No już za chwilę. Paskudztwa i tam już chyba jest strzępek tego obozu drugiego. A to nie jest przypadkiem ten, w którym byliśmy? No jasne, że to jest ten. No nie, czyli jesteśmy przy złym. No to się wracamy. Ale gdzie cię przepuściło, panie? Bo ja cały czas się o to pytam. Dobra, mam czas, żeby sobie zajarać, bo musimy się wrócić. Nie zakończyła się. Ciągle trwa. Nie schodzimy tam. Musimy tutaj przebiec bezpiecznie przez góry. No to cieszymy się, że wreszcie się udało. Także jeżeli nie masz co robić w ten poranek, względnie w noc, to oglądamy dalej. Tylko jak tam dojść? Jeszcze potem ten pieprzony Diego nas czeka. No dobra, tutaj naokoło jest bezpiecznie i dojdziemy sobie tam w końcu, a ja dopalę. Obawiam się, że tego Diego będziemy pewnie najdłużej szukać, gdzie jest ta... On w takiej rozpadlinie siedzi, nie pamiętam, blisko chyba którejś z tych bram w stronę starego obozu. Ale niestety już nie pamiętam dokładnie gdzie. Dobra, generalnie będziemy za chwilę w tym trzecim.
jeszcze nie wpadać. Dobra, czyli idąc tędy po prostu tam wleziemy. Ile jest to możliwe, nie spadając z jakiejś skały i rozpadliny. Dobra, już to widzę. To jak tam zejść i się nie zabić? To jest pytanie. Pewnie tak. Nie zabij się. Oj. Niewiele brakowało. Ale żyjemy. Co najważniejsze. Czemu nie chcesz tego podnieść? To jest ładna roślinka. O, i tutaj chyba nikt nie przeżył. Mówi się trudno. No, niestety miecza nie masz. Zanim tam wejdziemy, trochę podjedzmy. Zębacz. No dobra. Także spróbujemy się w takim razie. Też nam się podoba. Ale ciemno i pełno zębaczy, chyba z tego co widzę. Mamy światło, tak? Proszę, jak ładnie. Od razu przyjemniej. No, trzy. I wszystkie się rzuciły, no panie. No chodź, 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 chodź. Dobra, pierwszy sobie poszedł spać. O, nienawidzę sterowania w tej grze. To jeszcze raz. Ale raczej ciężko będzie ich odciągnąć. No, gdzie to moje światło? Ej, no ja tak się nie bawię. To mu wziąłem, ale chociaż jeden przyjdzie. Dobra, pierwszy z głowy. Zostały dwa. Czy ja cię wkurzę na tyle, żebyś do mnie sam podbiegł? Z łuku pewnie nie. Nic nie widać. Dobra, 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 dobra. Jeden wystarczy, panie. Jeden wystarczy.
Dobra. Okej. Czyli został tam jeden paskudnik, także sobie poradzimy. No chodź tu, chodź. No jest idealnie. Chyba, że jest ciemno. Nic nie widzę. Na przykład tego, że jest tutaj kolejna trójka, albo i czwórka. O, masakra. Czytajmy to. No ale jest tam bardzo ciemno. Ja chyba nie muszę wszystkich zabijać, nawet szkoda by ich było tam zostawiać. Nic tu nie ma. Dobra, sprawdźmy inne korytarze. Czyli na przykład ten. Też się rozdwaja. No to trochę grzybów jedzenia. Nic poza tym. Dobra, nie chcę mi się kopać. Dobra, te ostatnie paskudstwa nam zostały tam. Także postaramy się je ubić. Nie ma czego plądrować. Nie wiem, spróbujemy jakoś ich powkurzać. Dwa albo trzy są. Okej, okay, tu jest jeden. Może się na mnie reszta nie rzuciła. No chodź tu. Panie. Tam są kolejne cholery. Najchętniej bym w nich czymś strzelił, ale niestety już nie mam zwoju. Chodźcie tu. Dobra. Dwa to lepiej niż trzy. Które nie podejdą do mnie. Coś tu jest nie halo. Ewakuacja. Dobra, kolejny padł. Co by tu jeszcze zażrać?
Jedna mana. Masakra z tym życiem. Dobra, próbujemy dalej. Tutaj tu jeszcze jest trójeczka. A, gonią mnie, gonią. Czy nie gonią? Dobra, no ale tu z trójką nie mam żadnych szans. Ktoś mnie goni. Chyba jeden. To by nie było źle. No i okej, tam została dwójeczka. Miałbym więcej butelek, by to nie było takie żmudne. Goni mnie jeden. Dobrze. Bardzo dobrze. Very good. Okej, to idziemy na ostatniego bydlaka. Dobra, mam nadzieję, że to wszystko. To będą kolejne. Będą kolejne. To zapiszmy to. O, jest wojownik na sam koniec, żeby było zabawniej. Jeżeli nie zdąży mnie uderzyć, to uderzy mnie kolejny inny. Dobra, to wojownika trzeba będzie odciągnąć. I tam już naprawdę zostanie ostatni. Boże, ale ja się męczę z tymi pieprzonymi pełzaczami. Porażka jakaś. Dobra, tak będzie okej, jeżeli on stąd nie ucieknie. Bo jest przy murze. Proszę cię, tylko mnie nie zabij. Okej. Mam nadzieję, że więcej ich tam nie ma, jak ten jeden, który tam pozostał. Także zeżryjmy, co się da.
powinno wystarczyć. I chodźmy po ostatniego. Oby ostatniego. Dobra, chyba wsio. Tylko powiedzcie, że czegoś fajnego pilnowaliście. To się ucieszę. Jaki zwój? Ale nic więcej tu nie widzę. Dobra, skrzynka. Czarna perła. Skrzynka w skrzynce hajs, tak? Nie da się jej otworzyć. Co to jest? No dobra. Płyty pancerza, tu chyba nie dało się mieć pancerza, to zacznę, ale pozbierajmy, co tu jest. Niczego tu nie znajdę. No dobra. Jeszcze wiadomość od Sylwestra, no okej. Czyli mamy załatwiony temat. Diego zabierze skrzynię. Oni tu niestety polegli. No dobra, to znajdźmy tego Diego. Gdzie on może być? No chyba już wiem. Dobra. No, muszę na wprost. Jak stoję teraz tak, to jest chyba dokładnie na wprost mnie. Tam na samym końcu, ale głowy nie daje. Jeszcze trochę wilczków. Zawsze to doświadczonko. Niczego tu nie znajdę. Dobra, to biegnijmy tędy. Nie, no to jest ten drugi. Ale to było blisko. Ja pierdzielę. A myśmy chodzili jak debile. Szczur, albo i więcej niż jeden, to się wycofajmy na chwilę. No, wyłaź. Tędy chyba trzeba biec. Dużo tych jaszczurów tam.
Pobiegnijmy tędy i zobaczymy. Ale obawiam się, że to nie tu. Dobra. Wzdłuż tego. Mi się wydaje, że to jest gdzieś tutaj. Trochę podleczmy, jeżeli damy radę. Nie damy rady. Ale to teraz damy radę. Mamy coś, co leczy? Mamy. O panie. Dobra, zapiszmy i... To jest tam. Dobra, ile nam brakuje doświadczenia w ogóle, tak z ciekawości? A, jeszcze trochę brakuje. No ale dobra, jesteśmy w domu. No dobra, jak to jest tutaj, jakbyście chcieli wiedzieć? Zanim z tobą pogadam, ziomek, to o, hey, zdąża. Myślałem, że nie żyjesz. Żyję, żyję. Też tak myślałem, ale wróciłem i szukam dowodu na pojawienie się smoków. Czyżby? A dla kogo pracujesz? Dla Lorda Hagena. Tylko paladyni mogą powstrzymać smoki. Paladyni? Coś ci powiem. Kiedy udało mi się stąd uciec, poszedłem do Corinis. Zamierzałem uprzedzić paladynów o smokach. Nie wiem, po co w ogóle próbowałem. Ten nadęty głupiec Lothar nawet nie chciał mnie wysłuchać, a już na pewno nie zamierzał dopuścić mnie przed oblicze Hagena. Wysłali mnie tylko ze swoją ekspedycją, więc nie mów mi, jakim to wybawieniem są paladyni. Tak czy inaczej, smoki trzeba powstrzymać, póki jeszcze jest czas. Nieważne, kto tego dokona. Powstrzymać? Chyba żartujesz. Musimy się wynosić z tej doliny, od co? Powiedz, jak udało ci się przejść przez przełęcz? Myślałem, że aż roi się od orków. Przez opuszczoną kopalnię prowadzi ścieżka, na której nie ma orków. Dobrze wiedzieć. Zatem niedługo wyruszę do Corinis. Mam tam parę rachunków do wyrównania. No, tutaj wręcz coś pójdziemy. Jasne. W czym mogę ci... Nabiera. Przed twoją kryjówką leżą zwłoki. Polegli bohatersko w walce ze stat... Górnicza dolina rządzi się własnymi prawami. Ostrzegałem ich, ale nie chcieli. Potrzebuję dowodu na ich istnienie. Dobra, pomogę ci w miarę możliwości, ale nie zamierzam za nikogo nadstawiać karku. Garond wysłał mnie z pewną misją. Chcę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. A potem da ci dowód, którego tak... Właśnie. Więc jak? Możesz mi coś powiedzieć? Na dnie tej jaskini są 4 skrzynie rudy. Jeśli Garond zechce, może tu przyjść i je sobie wziąć, ale mnie to już wtedy nie... Wie... Byłem w oddziale Sylwestra. Ja i dobrze z...
No nie chcę go brać, bo się będę teleportował. Jeszcze 2 punkty nauki, to jak znalazł. Możesz mnie... Jasne! Wróć. Ja już nie mogę. Teraz jest 1 za 2. Nabieraj. Ile mamy zręczności? Jeszcze 3 punktów potrzebujemy. Niestety. No, mikstury. Panie. Podstawa. I są skrzynia. Dobra. Także teleport. No i na starych śmieciach. Ten kufer już sprawdziliśmy. Trzeba uważać na to, co się dzieje. Dobra, prześpimy się do rana, pooddajemy rzeczy i spieprzamy stąd. Dobra, dla kogo w ogóle mamy ten pierścień? Darowi, dobra. On pewnie jest tam na dole, razem z tym całym głównym. Wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. To rzeczywiście prawda. Tak jakby brakowało mi z Marsa. Dajmy pierwsze udarowi ten pierścień. Który to był ziomek, ten udar? Nie zasłużył sobie. Czemu nikt? Ten, co nas chciał zastrzelić z kuszy na samym początku? To było przecież. Może tak. Naprawdę w to wierzysz? Hej, ty! Proszę, przynoszę ci pierścień Tengrona. Powinien cię ochronić. Tengron powiedział, że przyjdzie po niego, kiedy tylko wróci. Co? Wiesz, co to za pierścień? Dostał go w nagrodę za odwagę w bitwie. Mówisz, że chce go z powrotem? Jeśli taka jest wola Inosa, to tak się stanie. Jeśli taka jest wola Inosa. Chciałbyś, żeby nie była taka wola, co? Pseudo przyjacielu. Już nie wiem, w co mam wierzyć. A to tylko gadanie. Nie może tak dalej. Mam własne zdanie na ten temat. To przecież oczywiste. Nie, to już o cokolwiek chodzi. Nie pyta. Nie może tak dalej. No dobra, to pochwalmy się. Nie można na tym polegać. Rozmawiałem z Fayetem. Czemu nie doszło? Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli 2 skrzynie rudy. Tak mówiłem. 2 skrzynie? Ja potrzebuję 200 skrzyń. Nikt nie chce. Mam ci też przekazać, że potrzebuję dodatkowych ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy. Można na tym polegać. Jeśli chodzi o grupę Sylwestra. Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do Diaska. To byli dobrzy ludzie.
Niech Inos ulituje się nad ich duszami. To się nigdy nie zmieni. Rozmawiałem z Markosem. I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? 4 skrzynie. Markos opuścił już miejsce wydobycia, by przenieść rudę w bezpieczne miejsce. Teraz strzeże jej w małej dolinie za liniami orków. Prosi o posiłki. Tylko 4 skrzynie? I opuścił już kopalnię? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Trudno. 2 będzie musiało mu wystarczyć. Niech to diabli! Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? Co z listem do Lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy, a straciliśmy 2 razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. Tak jakby mnie co z moją zapłatą? A tak, prawda. Jestem ci winien trochę złota. Trzymam się od tego z daleka. Co za... Próbowałem wszystkiego. Teraz cała nadzieja w tobie. I będziemy dalej trwali na posterunku. Zanosząc modły do Inosa, by nie opuścił nas w tej... Ja bym tego nie zrobił. No dobra. To wracamy do zamku. Oby nam to poszło w miarę sprawnie. Słyszę o tym po raz pierwszy. Ode mnie nie usłyszą nawet słówka. Także do rzeki i będziemy w domu. No to biegniemy i próbujemy szczęścia. No, panie ork. Spokojnie. Już jesteśmy blisko. Zabijemy przecież to, no to łatajstwo już bez przesady. Dobra, to tyle spadło. Co mi tu zostało? Ej, panie. No, bo mnie zagryzie. Ej. No i muszę uciekać przed krwiopijcą. Serio? Za wiele życia to my nie mamy, także potrzebujemy butelek, to na pewno. Możemy jakoś się podładować, mamy tu jakąś jedną. Dobra, zapiszmy to i spadajmy z tej doliny. Najwyższy czas.
jest zębacz. To jeszcze go zabijemy. Bo czemu by nie? Dobra, uciekamy stąd. Jednak kolejny to już przesada. Zostało mi jakieś grosze życia. Teraz najważniejsze to wrócić cały i zdrowy. Także jeszcze tylko kawałek. Dobra, nie będziemy tam ryzykować starcia z orkami, więc wracamy. Mamy kolejny rozdział przy okazji. Okej, także dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnej części. Lajki, subskrypcje, komentarze mile widziane. Cześć i czołem.